Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Pomorza, pełniąca rolę instytucji pośredniczącej przy wdrażaniu działań z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Biznes przez sito w Chili Z. Kuba Sito, kłaniam się i zapraszam na kolejne wydanie programu Biznes przez Sito, kolejne wydanie z Pomorza. Ten widok, który widzicie za mną, to port w Gdyni. Jesteśmy na terenie dawnego Dworca Morskiego, który jest obecnie Muzeum Emigracji. Właśnie w tym miejscu spotykamy się z przedsiębiorcami z Pomorza, których historię prezentujemy. Dziś historia firmy z branży IT, bardzo zaawansowanego IT. Będzie to historia i biznes story firmy Enlighten Production. Już za chwilę. Biznes story. A gościem naszego Biznes Story jest Jacek Pobłocki, współzałożyciel firmy Enlighten Production. Współzałożyciel, bo firmę założyłeś wspólnie z małżonką, prawda? Tak, oraz z naszym kluczowym pierwszym inwestorem prywatnym, panem Bogusławem Byczkowskim, zgadza się. Ale początki sięgają 2012 roku, bo wtedy po raz pierwszy założyliście firmę, która początkowo miała zajmować się zupełnie obszarem, którym zajmujecie się dziś, bo były to gry komputerowe, branża gamingowa, natomiast bardzo szybko swój pomysł zweryfikowaliście. Tak, rzeczywiście zaczęliśmy od gier mobilnych z serii Beyond Pool. Jak na taką skalę działalności, myślę, że wynik ponad 350 tysięcy ściągnięć na całym świecie był całkiem niezły. Natomiast życie rzeczywiście zweryfikowało, bo niestety spadła na nas, w naszej rodzinie zdarzyła się choroba onkologiczna wielu osób naraz w podobnym okresie i był to na tyle wymagający moment dla nas jako osoby wspierające chorych, że wstrzymaliśmy działania na obszarze gier, natomiast bardzo mocno zaangażowaliśmy się w pomoc bliskich, ale też w tak naprawdę taki research, jak można pomóc, jak to zrobić najlepiej. I trafiliśmy na wspaniałą instytucję, fundację hospicyjną w Gdańsku, która prowadzi projekt Akademia Walki z Rakiem. Ona kompleksowo wspiera zarówno osoby chore, jak i osoby wspierające. Podchodzi rzeczywiście bardzo innowacyjnie, w taki sposób wyprzedzający, myślę, naszą służbę zdrowia wiele, wiele lat, jeśli nie dekad do przodu. I tam dowiedzieliśmy się, nauczyliśmy się, jak wspierać takie osoby, jak się z nimi obchodzić, a potem dość szybko nasze trybiki zaczęły pracować gdzieś tam, myśląc o wizualizacji, o świecie trójwymiarowym, trochę też świecie gier komputerowych, ale też wizualizacji, bo jesteśmy architektami z wykształcenia. Jak można by pewne elementy terapii przenieść do wirtualnej rzeczywistości? To bardzo istotny aspekt. Tu chciałbym się na chwilę zatrzymać, ponieważ pomoc, wsparcie na ogół kojarzymy ze wsparciem drugiej osoby, ze wsparciem psychologicznym, a jednak wy decydujecie się pójść trochę na przekór temu tradycyjnemu, standardowemu podejściu i wykorzystać tak naprawdę do tego wsparcia technologię. Skąd w ogóle bierze się pomysł na wykorzystanie tej wirtualnej rzeczywistości właśnie do tego wsparcia? Po pierwsze, nasze wsparcie naszego systemu jest w pełni komplementarne do istniejących technik, czyli my nie chcemy zastępować, tak jak powiedziałeś, wsparcia bliskich osób, tylko chcemy je tak naprawdę dopełnić. Tak samo nasz system nie zastępuje leczenia farmakologicznego, jest to po prostu coś, co jest implementowane równolegle, ale zdecydowanie według wielu prac naukowych tego typu podejście może poprawić leczenie i usprawnić skutki. Myśmy poszli dalej, ponieważ techniki wizualizacji jako takie są bardzo stare, ponieważ są badane od lat 60. poprzedniego wieku. Nie mam na myśli oczywiście o wirtualnej rzeczywistości samej w sobie, natomiast myślę o wizualizacji jako dziale psychologii, która uczy, jak wizualizować sobie pewne scenariusze terapeutyczne, aby usprawniać leczenie, usprawniać cały proces. Wirtualna rzeczywistość jest
tak naprawdę tylko takim pojemnikiem, do którego wkładamy pewne sprawdzone już od wielu lat, a nawet dekad techniki. My idziemy jeszcze dalej, ponieważ do samej wirtualnej rzeczywistości i scenariuszy dokładamy biosensory, cały zestaw biosensorów, bioczujników. Czyli słowem, ta wasza technologia tak naprawdę staje się w pewnym sensie interaktywna. Ona reaguje na to chociażby, jak w danej sytuacji osoba chora w tym momencie się czuje, jakie ma parametry tak naprawdę życiowe, ponieważ łączycie to z różnego rodzaju czujnikami, oprogramowaniem, EEG chociażby może być tego przykładem. Jest to bardzo ważny aspekt w naszym systemie. Sama wizualizacja to jedno, natomiast bardzo nowatorskim podejściem jest to, że nie tylko zbieramy sygnały z bioczujników w czasie rzeczywistym, takich właśnie jak EEG, jak mierzenie pulsu, ale przede wszystkim interpretujemy je w czasie rzeczywistym. A świat w wirtualnej rzeczywistości reaguje na stan wewnętrzny pacjenta. Tutaj można parę słów powiedzieć o działaniu samego EEG, ponieważ jest to wielopoziomowa interpretacja wspomagana algorytmami sztucznej inteligencji, gdzie na samym dole, można powiedzieć, mamy surowy sygnał z EEG w czasie rzeczywistym. Następnie rozróżniamy fale częstotliwości i amplitudy fal mózgowych, czyli fale alfa, beta, teta, gamma. Są to znajome takie stwierdzenia dla ludzi, którzy się tym zajmują. A jeszcze dalej, do czego zmierzam, te częstotliwości i amplitudy pozwalają nam rozpoznać emocje, którą czuje dana osoba. Emocja to może za dużo powiedziane, ale z pewnością stan, na przykład jak silne jest skupienie danej osoby w danym czasie, albo jak silny jest tak zwany poziom medytacji, mindfulnessu, różnie to można nazwać, ale pewien taki błogostan. Takiego dobrostanu człowieka. O. Tak, tak, jak najbardziej. Czy osoba jest bliska na przykład zaśnięcia? Można to sprawdzić. No i oczywiście sprawdzać puls. Sam puls też dużo mówi o stresie. Wszystko jest mierzone i interpretowane w czasie rzeczywistym. I wszystko oddziaływuje na świat w wirtualnej rzeczywistości. Może się zmienić pogoda w zależności od naszego nastroju czy stanu. Może scenariusz się troszeczkę inaczej potoczyć. Mogą przylecieć jakieś tam trójwymiarowe motylki, które nas wprowadzą w odpowiedni nastrój. Czy zmieni się natężenie ognia w ognisku. Tam oczywiście są pewne zamierzenia psychologiczne. Dlatego, że kolejną taką przewagą, czy przynajmniej istotnym punktem jest to, że to nie są scenariusze tylko i wyłącznie jakieś relaksacyjne, ale są to scenariusze opracowane przez światowej sławy onkologów i psychoonkologów. Mam na myśli m.in. onkologa doktora Janusza Wojtackiego, czy panią psychoonkolog Danutę Stopieńską oraz zrealizowane we współpracy z ekspertami z Politechniki Gdańskiej. Chciałem wspomnieć o katedrze chociażby fizyki teoretycznej i informatyki kwantowej, czy założyciela laboratorium wizualizacji przestrzennej zanurzonej LZWP na Politechnice. Takie spotkanie ekspertów w jednym miejscu spowodowało, że scenariusze te są naprawdę na najwyższym poziomie i odzwierciedlają terapię wysokich lotów. To wszystko brzmi niezwykle skomplikowanie. Przypuszczam, że dla was to już jest pewnego rodzaju codzienność. Dla mnie jest to coś, co naprawdę robi przede wszystkim na mnie bardzo duże wrażenie. Jak technologia też może wspierać nas właśnie w takich obszarach. U was zresztą ta decyzja o założeniu właśnie o przejściu, można powiedzieć, na tę działalność i o tym kierunku rozwoju firmy zapadła w 2016 roku. Mamy rok 2023, więc minęło 7 lat tak naprawdę od tego momentu. Na jakim etapie dziś jesteście? Tak, bardzo chętnie na to odpowiem. To była dość długa droga. Rzeczywiście zaczęło się od jakichś własnych doświadczeń, znalezieniu potrzeby, czy po prostu spojrzeniu na to troszeczkę takim technologicznym okiem, że jest obszar, który można usprawnić. I rzeczywiście od samego pomysłu
nasza droga wyglądała w ten sposób, że przygotowaliśmy scenariusz i cały background technologiczny. Następnie we współpracy z hospicjum księdza Dutkiewicza w Gdańsku, z fundacją hospicyjną, sięgnęliśmy po dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Od początku też współpracujemy z Politechniką Gdańską. Chciałbym tutaj wspomnieć ekspertów chociażby z Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, czy z Laboratorium Wizualizacji Przestrzennej zanurzonej LZWP. Następnie udało się również zgromadzić inwestorów indywidualnych, którzy mieli swoje powody, aby uwierzyć w ten pomysł, i rozpoczęliśmy prace badawczo-rozwojowe. Była to dość długa droga, ale udało się stworzyć prototyp, który rzeczywiście działa, i przekonaliśmy się o tym, prowadząc testy i badania na grupie pacjentów onkologicznych z Akademii Walki z Rakiem. W 2022 roku mieliśmy wspólną konferencję razem z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, gdzie przedstawiliśmy dość ogólne wyniki, ale bardzo optymistyczne naszych badań. Także polecam ewentualnie się również do nich odnieść. I w tej chwili tworzymy dwie prace naukowe, które w sposób szczegółowy wykażą bardzo dobre efekty, które uzyskaliśmy podczas tych testów. Nie będę ukrywał, że celujemy w wysoko punktowane czasopisma naukowe o światowej renomie i zasięgu. Jakie macie aspiracje? Bo przed Wami kolejna runda tak naprawdę inwestycyjna, więc przed Wami też kolejne szanse. W jakim miejscu tak naprawdę chcecie się znaleźć? Tak naprawdę świat technologii jest nieograniczony. Zawsze tak na to patrzyłem. Natomiast patrząc na najbliższy krok, czyli na tą drugą rundę inwestycyjną, bardzo byśmy chcieli pozyskać inwestora strategicznego, który będzie miał możliwość, miejsce, odpowiednio może sieć placówek, w której będzie można zaimplementować takie fantastyczne rozwiązanie. Od kilku lat tworzy się cała branża terapii wirtualnej rzeczywistości. Jest już na rynku nawet więcej produktów proponujących terapię w wirtualnej rzeczywistości, nawet stricte dla osób onkologicznie chorych. Natomiast z mojego researchu wynika, że nie są to systemy tak bardzo zaawansowane jak nasze. Wydaje mi się, że nasz system Lightning Production, Light VR jest najbardziej zaawansowany. Naszą aspiracją na najbliższy czas jest implementacja tej technologii, żebyśmy mogli poczuć radość, że pomaga ona ludziom. A jest to też wykorzystanie technologii tak naprawdę w obszarach, które nie są tymi obszarami pierwszego wyboru, bo jednak VR w pierwszej kolejności kojarzy się z rozrywką, gdzieś z edukacją ewentualnie. Natomiast faktycznie to są te obszary, które warto również zagospodarować, tym bardziej, że mamy tutaj ten misyjny też cel w tle. Rzeczywiście myślę, że żadna osoba chora na raka nie wymyśliłaby pomysłu, że musi sobie nabyć zestaw wirtualnej rzeczywistości, już nie mówiąc o tym, że ktoś powinien nauczyć ją jego używać. Natomiast oczywiście chodzi mi o implementację na znacznie szerszą skalę. Idealnie sprawdziłoby się to w placówkach medycznych jako komplementarna technika do leczenia farmakologicznego, dla wsparcia psychologicznego, psychoonkologicznego. I tutaj powinno to zdecydowanie iść od góry, czyli gdzieś od osób prowadzących te terapie i od placówek. Ja oczywiście Wam życzę sukcesów w tym obszarze, i to bardzo szybkich, bo to temat niezwykle ważny i również potrzebny. Natomiast chciałbym jeszcze usłyszeć takie lessons learned z Waszej drogi. Gdybyście mieli wrócić dzisiaj do 2016 roku, co dziś zrobilibyście inaczej? To jest dobre pytanie. To znaczy, jeśli chodzi o cele technologiczne, to wydaje mi się, że spełniliśmy je w 120%, czyli znacznie powyżej naszych oczekiwań. Natomiast być może szukalibyśmy szybciej właśnie takiego
inwestora, który posiada możliwości implementacji tej technologii. To zdecydowanie było coś, co należałoby zrobić szybciej, ale też przypomnę, że my mieliśmy takie próby i słyszeliśmy wówczas feedback, że druga strona chciałaby zobaczyć potwierdzenie naukowe naszego systemu, a że nasz system jest prawdziwie pionierski, no to musieliśmy tak naprawdę sami przeprowadzić badania pilotażowe, żeby udowodnić, że system jest skuteczny. I na koniec dodam, że według naszych badań, to znajdzie się w publikacji, u wszystkich osób pogłębiła się wysoka medytacja w cyklu terapii, a także poprawiły się odczyty z biosensorów, jeśli chodzi o taki dobrostan i niższy puls. Więc no, można powiedzieć, że 100% uczestników skorzystało na terapii. Bardzo serdecznie dziękuję. Takich wyników oczywiście gratuluję. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Jacek Pobłocki, Enlighten Production. Mam nadzieję, że o tej firmie jeszcze usłyszycie. To było jej Business Story. Biznes przez sito w Chili Z. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.